Materiał ma charakter humorystyczny. Miej to na uwadze, jeśli akurat oberwał twój ulubiony film. Dystans zalecany. Co jest nie tak z filmem Jurassic World? Dane County Airport is 36 minutes away, 60 with traffic. Stereotyp przemądrzałego dziecka. Are you gonna be okay? Dojrzewający buntowniczy nastolatek i ciekawy świata dzieciak z ADHD. Ktoś ma ochotę na stereotypy w pierwszych 5 minutach filmu? That's like 50 tons of food a week. Nadal się zastanawiam, co by bardziej przyciągało moją uwagę. Wyspa pełna wielkich dinozaurów czy grupka dziewczyn? Sorry dziewczyny. Popatrzcie na tych ludzi. Tymczasem na kolejnym ujęciu... Na wyspie chyba rozmnaża się genetycznie nie tylko dinozaury. O, ciekawe jakiej słucha muzyki. Can he slow down? Nope. Czy nikt tutaj nie potrafi zrozumieć, że dinozaury to w sumie niezła atrakcja? Sam bym pędził przed siebie z wywieszonym językiem. Oh, Indominus wasn't bred. She was designed. Jest, mamy również stereotyp naukowca. Czy oni to za każdym razem zakopują, aby dzieci mogły sobie wykopać? Co? Czy ja dobrze rozumiem, że instruktor szkoły latania ma mdłości od... latania? Mamy pęknięcie w szybie? Nie mamy pęknięcia w szybie. Czy tego typu pytania o bezpieczeństwo nie powinny padać przed rozpoczęciem budowy tej zagrody, a nie po jej ukończeniu? I want you to bring him in. Niech to przetrawię. Stworzyli najbardziej niebezpiecznego dinozaura, zbudowali dla niego klatkę i nie dali jej do przetestowania ekspertowi, mimo że ekspert znajduje się na terenie parku? Okej, to ma sens. Super klikacz. We're the same, we're dogs of war. Naprawdę już w 20 minucie filmu zaczynamy bajery w stylu jesteśmy tacy sami? Tego typu teksty zwykle nie padają pod koniec? Przy okazji, stereotyp tępego wojskowego. Rozumiem, że same ślady na murze wystarczyły, aby poczuli się na tyle pewnie, żeby wleźć do środka. Gdzie tu logika? What the hell? It's in the cage. Okej, to nie mogli użyć tego sensora od razu, tylko dopiero po wprowadzeniu do środka grupy ludzi? Czy to możliwe, że wszyscy żołnierze mają ten sam puls? A, czyli nie wiedzieli, że potrafi się maskować. Serio? Przecież sami go stworzyli. Czy on stara się hipnotyzować wszystkie dziewczyny na wyspie? Poza tym do tych kul wchodzą tylko dwie osoby. Gdzie w takim razie wcięło wszystkie cztery panny? You know that I'm not at liberty to reveal the asset's genetic makeup. Serio, kompletnie nie rozumiem, dlaczego nie może wyjawić kodu genetycznego dinozaura. W tym momencie dzieciak niecierpliwi się, gdzie są dinozaury, a zaraz później mamy to. Jak to możliwe, że nie widział tego stada, będąc od niego oddalonym o kilka metrów? Jeśli ta kula jest niewidzialna, to jak to się dzieje, że dinozaury w nią nie wlezą? Okej, coś tu wyraźnie nie gra. Chłopcy siedzą twarzami do paszczy dinozaura. Za ich plecami są oparcia od foteli. Tymczasem po odpięciu pasów jakimś cudem udaje im się wypaść z kuli. Poza tym powinni upaść na plecy, a spadają prosto na brzuszki. Ma błoto na twarzy? Nie ma błota na twarzy? Ma błoto na twarzy. Widzicie to? Nienaturalne bujanie się gruntu wyraźnie wskazuje, że całe ubłocone podłoże to rekwizyt. Jak to się stało, że po wizycie w wodzie mają idealne fryzury i suche ciuchy? Nie, żeby zapałki nie zamokły przed chwilą. Ten noktowizor w ogóle ma prawo działać? Przydałyby się dzisiaj tak wytrzymałe baterie. Popatrzcie, karabin jest oparty po tej stronie samochodu, następnie dinozaur wsadza po tej samej stronie swój pysk i uderza w pojazd. Mimo to karabin na kolejnych ujęciach nadal leży oparty o drzwi. Magia? Ej, patrzcie, pomyliły mu się kierunki. To rzeczywiście bardzo mądre stać w ten sposób, gdy pterodaktyle latają w powietrzu. Drobne problemy z upływem czasu. W tej scenie jest zupełnie jasno, a w następnej... Myślę, że gdyby się nie zatrzymał, aby im to obwieścić, to miałby jakąś drobną szansę na wgramolenie się do środka. Zaraz, przecież on przed chwilą tę spluwę wyrzucił na ziemię. Tutaj ją odkłada, a tutaj nadal ją trzyma. No, bo to zupełnie normalne, że zmodyfikowany T-Rex nie ma na tyle siły, aby pazurem wyciągnąć do siebie chłopaka. Gdybym miał za każdym razem zwracać uwagę na te szpilki, to zabrakłoby skali. Czy oni zawsze uciekają, gdy akurat coś się dzieje obok nich? Wszystko fajnie, ale czy ta wielka ryba nie zaatakowała dinozaura na chodniku, po którym wcześniej chodzili turyści? Ludzi nie atakowała, bo zbyt kościści?